Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie w Videoblog Tech. Dzisiaj troszeczkę bardziej vlogowo niż odcinkowo, niż tematycznie, ponieważ jestem w trakcie przeprowadzki. Przeprowadzamy się z żoną do innego mieszkania. Jak sami wiecie, jest po prostu masakra. Jest roboty od zajebania, pakowanie pudeł, pakowanie rzeczy. Jesteśmy w połowie. Mamy jeszcze 3 dni na to. Generalnie nawet nie mam miejsca, żeby rozłożyć porządnie oświetlenie i nakręcić wszystko, co bym chciał. Natomiast dzisiaj powiem Wam krótko, co w najbliższym czasie, jak już się przeprowadzę, myślę, że już w następnym tygodniu, po długim weekendzie, kilka dni, będę mógł Wam pokazać. Bo rzeczy jest sporo, natomiast tak jak mówię, no teraz nie mam za bardzo jak tego nawet nakręcić, sprawdzić, przetestować. Także zobaczcie, co mam dla Was przygotowanego i co będziemy testować w najbliższym czasie w kolejnych odcinkach Videoblog Tech. Zacznę od myszki Gigabyte'a, która już troszeczkę leży u mnie. Gigabyte M6880X, myszka gamingowa, będziemy ją testować. Będziemy również testować, mam całkiem sporo mikrofonów. Mikrofon Zalman ZM Mic 1 do testów. Przyjął w takim dziwnym opakowaniu mikrofon SteelSeries. Też będziemy patrzeć, z czym to się je, jak to będzie działać. Mam również grabera od Avermedia do przechwytywania obrazu, nagrywania filmów, generalnie zawartości ekranu. Wiecie, co to jest graber, co Wam będę tłumaczyć. Też do testów. Przyjechała do mnie dziwna, ale całkiem sympatyczna podkładka gamingowa Afortecha X7 Game. Też zobaczymy, jak się myszka na niej sprawuje i czy nadaje się do gier. Całkiem w fajnych pieniądzach jest ta podkładka. No i chyba jeszcze najważniejsza rzecz. Czekam jeszcze na parę elementów, ale większość już dojechała do mnie. Mianowicie, moi drodzy, chłodzenie wodne, customowe chłodzenie wodne. Będzie się opierało w większości na elementach EK. Światło tak pada, że nie widać, co tam jest. EK, tu jest pompka. Tu są, moi drodzy, zaciski do przewodów Munsona, zaciski do przewodów wodnych, 2 metry węża, plus tam jeszcze jakieś złączki, widzę, nie wyciągnąłem wszystkiego, kilo różnych złączek, różnorakich, w różnorakich kolorach i będziemy robili chłodzenie wodne na 2 chłodnice, na 360 i 240. Czekam jeszcze na blok wodny od EKWB, czekam. Czekam na zbiornik wyrównawczy od EKWB i jakieś tam jeszcze pierdołki, żeby zrobić odpływ z układu chłodzenia. Na to też czekam. Większość rzeczy już przyjechało, tak jak mówię, no, w następnym tygodniu mam odebrać resztę, bo już jest, ale żywce nie mam kiedy przez tą przeprowadzkę. Jeszcze mam jakąś obudowę GameBearda 2,5-calową, USB 3.0 do testów do dysków zewnętrznych 2,5-calowych. Zobaczymy, jak się to będzie sprawdzać. I jeszcze parę rzeczy mi zginęło, gdzieś w tym bajzlu są, ale generalnie nie mogę ich znaleźć. Natomiast no mam co robić, tylko nie mam kiedy. Pozytywną rzeczą tej mojej przeprowadzki będzie to, że będę miał, może nie od razu, najpierw musimy ogarnąć mieszkanie, ale będę miał swoje studio i nie będę musiał już nagrywać w domu przy swoim biurku, stanowisku komputerowym, tylko będę miał swoje studio. Nie będzie to w piwnicy, nie jest to garaż, to jest coś jakby przy ziemię w budynku, tak? Jest takie większe pomieszczenie, które sobie mam zamiar zaadoptować na właśnie studio, żebym tego sprzętu co chwilę nie musiał rozkładać, składać. Wiecie, jest to problematyczne. Także mam nadzieję, że wytrzymacie parę dni jeszcze bez żadnych testów. Pokazałem Wam, co mam w najbliższym czasie do przetestowania. W międzyczasie na pewno coś jeszcze dojedzie. No ja oczywiście, że dojechał, tylko nie mam tutaj, jeszcze nie odebrałem. Przyjechała do mnie chyba pierwsza w Polsce klawiatura gamingowa K65 Corsair, ale na mikroswitchach Rapid Fire. Nie widziałem tego jeszcze w Polsce sprzedaży. Ja kupiłem bezpośrednio w Stanach ze sklepu Corsaira. Przyjechała do mnie 2 dni temu bodajże, ale jeszcze nie zdążyłem jej odebrać. Także też ją mam nadzieję przetestuję. Jest to klawiatura niepełnowymiarowa. Jest ona pozbawiona klawiszy tutaj bloku numerycznego, czyli jest to skrócona wersja klawiatury. Zdjęcie w tym momencie możecie sobie zobaczyć na ekranie, natomiast też za chwileczkę pewnie pokażę jeszcze fragment z sieci, ze strony Corsaira, jak to wygląda. No i będziemy ją też testować, zobaczymy, jak się zachowuje. Ten skok tych klawiszy jest podobno na poziomie 1,2 mm, a nie 2 mm, jak to jest w klawiaturach mechanicznych innych. Także dlatego się nazywa Rapid Fire or something. A jak się pomyliłem, to na zdjęciu zobaczycie, dam Wam prawidłową nazwę tego systemu Switch do klawiatury mechanicznej. I co, moi drodzy, widzicie, nawet oglądany nie jestem i generalnie jakaś
Po prostu jest masakra. Jest już wieczór, burza na polu, jutro długi weekend się zaczyna, a my się przeprowadzamy. Pokażę Wam jeszcze te pudła, jak to wszystko wygląda. To jest 1,30, 1,40 może tego, co pozostało, co zostało spakowane, a 30 razy tyle jeszcze musimy wpakować w te pudła i to wszystko poprzewozić. W poniedzieli przyjeżdżają po meble, zabierają to, generalnie masakra. Nienawidzę przeprowadzać się, przeprowadzałem się 3 razy w życiu, to jest moja tak trzecia przeprowadzka i generalnie jak mam to robić, to jestem chory. Po prostu nienawidzę tego pakować, rozpakowywać, szukać w którym co pudle. Oczywiście trzeba sobie psywać, żeby było łatwiej znaleźć, ale i tak jest generalnie masakra. No to tyle, moi drodzy, chyba, co chciałem powiedzieć Wam przed moją przeprowadzką i długim Waszym weekendem. Odpoczywajcie, bawcie się dobrze, jeżeli pogoda dopisze, to pogrillujcie sobie, posiedźcie na świeżym powietrzu, odrywicie się od tych komputerów, bo nie zawsze siedzenie w długi weekend non-stop przy komputerze to jest dobry pomysł. Czasami trzeba troszeczkę czasu spędzić ze znajomymi, z rodziną, żeby nie zapomnieli, że istniejecie. No i tyle chyba generalnie. Więc tak jak już mówiłem, życzę Wam udanego, długiego weekendu i mam nadzieję do zobaczenia już w kolejnym filmie. Pewnie jeszcze nie w studiu, bo studio muszę zrobić od zera, bo tam są gołe ściany, więc muszę coś tam położyć, wygłuszyć, to zrobić generalnie infrastrukturę do nagrywania. Więc na studio jeszcze chwileczkę trzeba będzie poczekać, będę musiał poczekać. Pewnie z jakiś miesiąc, może troszeczkę dłużej nawet, zobaczymy jak się mi się szybko uda to wszystko tam ogarnąć. Natomiast już na pewno w mieszkaniu, nowym mieszkaniu, dużym, gdzie będzie więcej miejsca do nagrywania i te warunki będą o wiele lepsze niż mam teraz. Doczekałem się tego w końcu, jestem zadowolony. Nie kupiłem mieszkania, po prostu się przeprowadzam. Wynajmujemy generalnie mieszkania, bo stwierdziłem, że jeżeli mam wziąć kredyt i płacić, spłacać go później przez 30 lat, to dla mnie jest 30 lat nieprzespanych nocy, bo ja nie widzę mieć długów, kredytów i tego typu rzeczy. Także na razie jest jak jest, wynajmuję mieszkanie. Wiadomo, że w Polsce nie jest najlepiej i nie jest najłatwiej ludziom przejść na swoje, niestety. No chyba tyle. Także bawcie się dobrze, usmażcie jakiegoś grilla, wypijcie piwko, wypijcie moje zdrowie, wypiję wasze, jak już się przeprowadzę i odpocznę troszeczkę. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam, cześć, Wideoblog Tech.